Cześć, tu Ernest! Z każdym dniem po aktualizacji dowiadujemy się coraz to nowszych informacji. W tym filmiku przekażę wam szczegóły na temat nowych trybów i nowego wydarzenia. Jest też mała możliwość, że powróci stara dobra pompa, ale w trochę innym wydaniu. Zanim zaczniemy, to nieco pamięci wpisać mojego kodu w sklepie. Łatwo jest o tym zapomnieć, ponieważ kod w sklepie sam się resetuje co 2 tygodnie. Tak mało wystarczy, aby bardzo wesprzeć mój kanał. Zapraszam was też na mojego Discorda, na którym właśnie trwa konkurs dla wszystkich. Dzięki! Okej, niedawno było wydarzenie Odjazd Centralny. Częścią tego wydarzenia były wyzwania pełne darmowych nagród, ale był to też początek serii nowych trybów tworzonych w trybie kreatywnym. Epic Games nie zamierza odbiegać od tego pomysłu, co wiemy dzięki wyciekom Fire Monkey na Twitterze. Dzięki niemu wiemy, że do Fortnite wkrótce nadejdzie tak zwany Prop Hunt. Prop Hunt to tryb gry, który polega na tym, że są 2 drużyny. Przedmioty i szukający. Gracze po stronie przedmiotów za zadanie mają wybrać sobie przedmiot, w który chcą się zamienić, a następnie muszą się ukryć gdzieś na mapie jako ten przedmiot. Szukający za to, gdy minie czas na schowanie się, jak sama nazwa wskazuje, muszą znaleźć wszystkich, a muszą to zrobić po prostu ich niszcząc. Zazwyczaj w tym trybie jest tak, że jeśli szukający zacznie niszczyć przedmiot, który nie jest graczem, to dostanie obrażenia, aby nie mógł na ślepo strzelać do wszystkiego, co widzi. Ten tryb możecie kojarzyć z gier takich jak Minecraft czy Garry's Mod. Ja spędziłem wiele godzin w tej minigierce, gdy grałem jeszcze w Garry's Moda i uwierzcie mi, każdy kto w to grał powie wam, że to jest świetna zabawa. No ja też powiem, to jest świetna zabawa. Na specjalnej mapie przygotowanej w trybie kreatywnym, chowający się będą mieli taki oto pistolecik, który zamieniałby nas w dowolny przedmiot, w który strzelimy. Do tego raz na jakiś czas chowający się wydawaliby jakiś dźwięk, aby ułatwić poszukiwania szukującym. Poza tym znamy już dźwięki z tego trybu, posłuchajcie sami kilka z nich. Inny tryb, który odbędzie się na specjalnej wyspie, to szturm na plażę. Po polsku opis tego trybu brzmiałby mniej więcej tak. Wojna prawie się skończyła. Zaatakuj obronę plaży i zniszcz działa zniszczenia. Albo przygotuj obronę, aby powstrzymać najeźdźców. W skrócie, w tym trybie będą 2 drużyny. Jedna drużyna atakuje w celu zniszczenia działa, a druga drużyna musi bronić to działo. Najciekawsze jest jednak to, że na obrazku tego trybu postać w tle trzyma starą pompę, ale niezwykłą. Jest to poniżej ratowanie świata i prawie taka sama jak zwykła pompa. Ratowanie świata to jest legendarny wariant starej dobrej pompy. Nie chcę powiedzieć za dużo i po prostu się pomylić, ponieważ nie gram w ratowanie świata. Więc tak, jest możliwość, że stara pompa powróci w tym nowym wydaniu, ale musimy wziąć pod uwagę to, że grafiki takie jak ta są robione przez pewnie inny oddział w Epic Games. Mam tu na myśli grupę ludzi, którzy wiedzą jak stworzyć ładne ujęcie z gry i rendery, a nie deweloperzy gry czy oddział od balansu rozgrywki. Ktoś w tym oddziale mógł się zdecydować na użycie tej właśnie pompy, bo lepiej wygląda w tej scenerii i tyle. Ze wszystkich nadchodzących trybów zdecydowanie najgłośniej jest o wydarzeniu Horda. Jest to kolejny event, który będzie bardzo podobny do tego z Johnem Wickiem. Do gry wejdą wyzwania Hordy, które będzie można wykonać w specjalnym trybie o tej samej nazwie, a sam tryb będzie polegał na zasadzie wbijania punktów. Mecz w takim trybie będzie zaczynał się jak każdy, ale gra kończy się po zakończeniu odliczania, a wygrywa ta drużyna, która do końca odliczania będzie miała najwięcej punktów. Punkty zbiera się za eliminowanie przeróżnych potworów kostki, które możecie pamiętać z 6. sezonu. Za eliminację każdego potwora będą punkty. Ilość zależy od typu potwora. Będą takie na 1 czy 2 strzały, ale będą też potężne, legendarne, które mają bardzo dużo zdrowia. Bardzo możliwe, że w tym trybie każdy członek drużyny będzie miał kilka żyć, jak to było w przypadku eventu Johna Wicka. I uwaga, chciałbym podkreślić, że zombiaki powrócą do oddzielnego trybu, więc nie ma się czego bać. Z linijek tekstów plika gry o tym trybie dowiedzieliśmy się też, że będą różne kolory zombiaków. Białe na przykład będą zamrażały nasze stopy, a czerwone będą wybuchały, gdy je zestrzelimy. Zielone po śmierci wypuszczą z siebie toksyczną chmurę, zdające obrażenia tak samo jak śmierć bomba, a złote będą bardzo trudne do zabicia. Co ciekawe, do zebrania w tym trybie będą takie oto kostkopodobne przedmioty. To będzie mnożyło naszą ilość punktów w tym trybie, czyli to taki wspomagacz. Znamy też dźwięki tego trybu. Puszczę wam je na tle ekranu wczytywania, który będzie się pojawiał, gdy rozpoczniemy mecz w tym trybie. Okej, posłuchajcie sami.
Jeśli chodzi o datę premiery tych trybów, niestety jeszcze ich nie znamy, ale moim zdaniem wydarzenie Horda wejdzie w następnym tygodniu, jeśli zostanie zapowiedziany nowy granatnik zbliżeniowy. Takie wybuchowe urządzenie idealnie pasowałoby do polowania na potwory. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w busie bojowym.